Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Arkony. Okej, chciałem poprawić mikrofon oczywiście. Jesteśmy przy Raylanie, pogadajmy sobie z nim odnośnie tych wszystkich dupereli, które od nas chciał. Thanks. Here, take these two healing potions for your effort. Here is your ring. My ring? Why is it so slimy? That scavenger has probably mistook your ring for a snack. I had to cut it out of his stomach. You could just rinse it a little in the water. You know, there is a lake nearby. You want me to do that? Yes, hold the ring in the running water of the waterfalls. So all that mess comes out of it. Ale on ma męczący głos w ogóle, nie? I may add some more stuff on top of it. Okej. Do you have something for killing bugs? Niech ci będzie, nie? Why would you need that? I am coming back from the farmers. Hemlin has a problem with bugs that are attacking his field. Problem with bugs, you say? I can prepare a special potion for you. Great insecticide. It will take just a moment to make. Wait here. Dobra. Ej, to już mogliśmy iść w międzyczasie do tego jeziora, nie? Chociaż kurde, te ścierwojady tam są, ja nie wiem. Ciężka sprawa. Może tam być. Aha, oczywiście. You need swampweed? Swampweed is the most important ingredient for a great insecticide. Field bugs hate the smell of this plant, and they easily die after covering their body with a... Jezu, taki on ma zamulający głos, naprawdę, niesamowite. I have invented a much effective form. That even works for bigger areas and for more durable insects. Sadly, I have no more swamp weed. Okay. I can get you some swamp weed. That would be very kind of you. Where can I find it? It is not growing anywhere nearby. Swamp weed is mostly growing around any water bodies. You should start searching there. 7 stalks of the plant should be enough for me to make the potion. Fine, I'll try to look for your plant. Generalnie tak sobie myślę, że wolałbym chyba grać bez dubbingu, ale no trudno, nie? Dziedzictwo. Dobra, no właśnie, tutaj nie pasuje mu, że... Że tak to wygląda z tym pierścieniem. Kurczę, no ja mam ten problem, że... Ja nadal jestem troszkę za słaby, żeby te ścierwojady zabijać razem. Pyk, pyk. Okej. A tam jest topielec i on jest pewnie zwykłym topielcem. Aha, zanim odcinek odpaliłem, to sobie podsmażyłem mięsko. To by mieć w miarę tutaj czym się leczyć. Już widzę, że i tak tutaj za dużo nie daje. Dobra. O, okej, okay, dobra. No to kretoszczur zszedł na hita. No to to okej. Okay. Tak to mogę się bawić. Okej. Okay. No dobra, daj mi spokój. Zwykły topielec sam napierdoli. Tyk. Okay. Nie wiem, czy jak tu podejdę tak w miarę, to... O, jeden wyjdzie, zajebiście. No to jest. Pieciu jeden.
Dawaj, dawaj. Nie mam czasu. Okej. No i pięknie, jak siada kryt. Znaczy trzeba trochę sobie jednak zainwestować w posługiwanie się tą bronią i będzie gitara, nie? Dobra. Moczy korzeń. Zobaczcie. Pięknie. Tak to można się bić, kurczę. Dobra. Zobaczcie, jak tutaj wygląda w ogóle. Z dwuręcznym, wiesz, no my dwuręcznymi brońmi się chyba posługiwać nie planujemy. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dobra, mówię o tym wodospadzie. Kurde, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie ubić topielca. Wydaje mi się, że nie. A zaraz sprawdzimy. Dobra. Nie wiem, jak on ma obrażenia, ale jak sobie trochę tutaj pośmigamy, to może nas nie zabije. Widać zresztą, że... Pyk, pyk. Dobra, wow. Okej, okay. No, łyknijmy sobie potkę, bo... Bo nie chce mi się tak w kółko tylko tym mięsem leczyć. Pyk. A wiecie co? No właśnie. Okej. To mamy z głowy. Ja bym chciał, żebym wymył pod wodospadem. No i tutaj jest jeszcze bogienne ziele swoją drogą. Okej. I spierdalamy. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dobra. No i zajebiście. Zapierdolmy te jabłka. O. No. Jeszcze. O, zajebiście. Nie wiem, czy to tylko jednorazowo działa. Ale jest to jakiś amulet. Niego sobie przyodzieję, jeżeli jest jakiś spoko. Premia trafień, dobra, spoko. 40. Tak wam powiem, że tym czyszczeniem tutaj dajemy radę. To jest roślinka lecznicza. No ja bym chciał jednego, jednego. Kurwa, no co za głupota. Patrz, o, dobra. Dobra, ja tu wrócę. Najpierw chodźmy mu oddać tego pierścienia. 10 punktów, no jeszcze 1000 punktów doświadczenia nam brakuje. Na level upa. I wtedy byśmy na pewno sobie mogli zrobić te posługiwanie się bronią jednoręczną, które by to było przydatne. Okay, 500, ładnie. Excellent. You're very kind, Garen. From now on, I am going to take better care of my ring. Okay. You saved a big part of my legacy. I am going to teach you about alchemy now. Mhm. Okej, okay, no dobra, no to my sobie damy spokój z tą alchemią na razie, no bo nie chcę mi się teraz wydawać na to punktów nauki. Ale te ścierwiady są troszkę za blisko siebie, moim zdaniem. Pytanie, czy ten gość nas na przykład nie zaatakuje w końcu, w jakimś momencie? Albo czy nie możemy się od niego czegoś nauczyć? Nie możemy, no szkoda. No szkoda, szkoda, ale dobra. Tutaj są te polne bestie. Nie wiedziałem iść dalej za bardzo, ale... Ale no przejdźmy się, zobaczmy, co tu się dzieje, nie? Z tych polnych bestii to jest od zajebania. Ale no ja to bym chciał... Tam są kolejne ścierwojady. To jest jakiś topór i sierp. Chodźcie, zobaczmy, co tu się dzieje. O. Dobra, pyk.
No nie, niesamowite to jest. Okej. No na ludzie możemy sobie dwie te kropice bić, ale... Ale to tylko dlatego, że one są głupie. O, zajebiście ty. No i ona schodzi na hita z krytykiem. No więc trzeba tutaj zainwestować w te krytyki i będzie kurde picobello, baja, nie? Ścierwojady, no w jedynce były easy. W dwójce były trochę chyba właśnie silniejszym stworem. W porównaniu z... Past, okej. W porównaniu z resztą. Okej. Machnąłem ładnie. Teraz tak. Tam jest jakaś Havira. No i coś tam mówili o tym, że gdzieś tutaj są ziomki, co by nas mogły uczyć, jak się posługiwać bronią. Jest wilczur. Ale wilczur to raczej easy. No właśnie. Zębate ziele. Jakieś duperele tutaj, ale no... Nie wiem. Opierdolmy sobie mięcho. Wow. Siemano. No dalej. Dobra. Cholerne kurwa krzepice, no. Tyk. Wow. Przeżyłem. Kurwa, napaść krypiców na mnie. Niesamowite. A tutaj co mamy? Goblinsy tam są, dobra. Tyk. Dwa strzały i tam jest jakaś krew. To tam pewnie nie krypica, co ja gadam. Ten cieniostr tam będzie, zobaczycie. Albo coś podobnego. Siemano gobliny. A nie, nie ma, patrzcie. Dobra, jeden z głowy. Okej. Okay. Nie za bardzo mi się chce. A nie, no patrzcie, jest krew. Moim zdaniem cieniostwór, nie? Ale sprawdzimy. Popatrzcie, goblin. Jednak. Czarny goblin, fajnie. O dobra, ten leży. No kurde, nie za dużo was tu? No dobra, dobra. To na razie tam nie wchodzimy. Jak będę trochę lepiej władał bronią, to tam pójdziemy. Teraz sobie pójdę kimnąć, bo kurwa... Ten deszcz mnie doprowadza do szału w tej grze, nie? No tak muszę grać chyba, nie? No muszę iść i... No patrzcie to. Wy tu normalnie pracujecie przy tych bestiach? To jest nienormalne. Dobra, to tutaj też jest jakaś chata, to nie się kimnijmy może. Jak się da rad, to się kimnę. Dobra, tutaj mamy... Zostaw mnie tym krupicą, kurde. Znaczy tym... Pierwojadem. Jest jakiś ziomek z łukiem. Alam myśliwy. A w ogóle jakiś kurwa kamyk leży. Okej. Okay. Okej, okay, dużo nam tu nie brakuje. Kuj zwierząt, jest jakiś Elias. Wejdźmy tu do środka może. Lewo, 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 prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Pad zręczności, no dobra, spoko.
Jak wchodzę, od razu mu podpierdalam wszystko, co ma. Żeby sobie nie myślał, nie? Masz jakieś pierścienie, jakieś skórzane mieszki. Miemy do rana. Co my tu mamy? Pas zręczności? To sobie mogę założyć teoretycznie, że nic to nam nie da, nie? No nic za nic. Chyba, żeby gdzieś ten miecz był taki, wiecie, do obsługi. Aha, bo to jest ten ziomek. To jest ten nasz kolega, dobra, co go poznaliśmy. No dobra. Ale to jakby... Ciekawe. A sprawdźmy, jak coś dzikiem radzimy. Kurwa. Ale dobra, zaraz go jebniemy, nie? Tylko trzeba tu ten. No, trzeba na łuk postawić, a nie na jakieś debilne te. Magiczne strzały, no spoko. Gdzie tak o? No weźmy ten mieszek skórzany. To chuj tego dziadostwa tu jest, ty. Czekajcie, bo ja w ogóle jakiś pierścień podniosłem, ale to chyba zwykły srebrny, okej. Ale dobra, pas mogę przecież założyć, jestem też głupi. Bo pas zwiększy mi obrażenia, nie? Z łuku. Mam jakieś te kropice ilości hurtowej. No, patrzcie to. Jaszczur, no fajnie. Dobra, dobra, no to można spróbować w sumie wyczyścić to całe tałataństwo, co tu lata. I zobaczymy, no. Mógłbym też w sumie nauczyć się oprawiania zwierząt. Nie, bo to będzie drogie będzie, bo to w Gothicu 2 zawsze było drogie. A czekajcie, podejdziemy, zobaczymy. Nie no, fajnie. Tam jest jakaś jaskinia, w chuj rzeczy to jest w ogóle. Ja tak nie za bardzo wiem, gdzie powinienem iść. Czy ja powinienem iść i expić? Czyścić całą planszę? Czy co ja powinienem robić, nie? Gdzie tu leżały jakieś, kurwa, strzały magiczne. Nie wiem, co to jest grane za bardzo. Nie wiem, czy może powinienem w łuk iść. To też jest niegłupie, nie? Chociaż już wydałem punkty w siłę. No ale dobra, pokaż mi ten. No, no to wszystko jest po trochę ten. No, na skurowanie zwierząt na przykład. I brakuje nam teraz 5 punktów nauki. No dobra, wyrywanie pazurów to jest 3 zębów, skrzydła kropijcy. No na przykład skrzydła... nie wiem czemu za każdym razem muszę ten. I żądła kropijcy. I... nie wiem... wyrywanie zębów. Ale... ej, w sumie wezmę sobie tę zręczność. Teraz tak pomyślałem, że jak tam dobrze idzie ten łuk, to sobie weźmiemy łuk myśliwski, który ma dużo więcej obrażeń i teraz powinniśmy sobie zajebiście radzić z tymi ścierwojadami. No, chyba, że nie będziemy w nie trafiać, to wiadomo, że będzie Lipton. Wow. No, zjebałem wilda po prostu. Nie wiem, czy ja tego jaszczura zabiję w ogóle. Ale sprawdzimy. O, nie ma opcji. Dobra. No, jaszczura jesteśmy zacięcy jeszcze. No, ale to dobra. Spoko, jakby. Nie ze wszystkim sobie musimy świetnie radzić, nie? Siema. Wow. Nie no, zajebiście, nie?
Okej. Ale no, na pewno te pierwotne się dużo łatwiej zabija. Więc już jest jakiś plus. Jakby tu z ilością. 100 strzał mamy ponad, 113. Okej, ale to możemy z tym łukiem teraz wziąć i pójść nad tę wodę i zebrać bagienne ziele. Kiedy porobimy to zadanie. Jest jakaś opcja jest, nie? Żeby to porobić wszystko. Już wiemy, że jaszczurki nie ma co bić. I te gobliny tam możemy iść pozabijać. To też. Dobra, to czekajcie, to pójdziemy tędy. Polne bestie, tutaj są jeszcze dwa ścierwojady do ubicia. Niestety to wszystko nas w miarę łatwo trafia. Z łuku strzelać nie potrafię. Ale trudno, no. Jakoś sobie damy radę chyba. Dobra, chodźmy tutaj. Chyba no. Okej. Easy. To przecież tak łatwo schodzi. Nie wiem jak te polne dziady. Też dobrze. Okej. Cokolwiek no trochę nas pobiją. Widzę. Dodaję? To daje premię siły, dobra. Dobra, no wpierdalajmy się tych ciemnych grzybków. A dalej. I te dwa ścierwojady, co tam są obok tej chaty, tego gościa też ubijemy od razu. A dobra, trochę zainwestowaliśmy punktów nauki w to, żeby móc tu w ogóle poczyścić ten cały teren. No i też, żeby nam to dawało jakieś profity w postaci właśnie skór, pazurów. A nie wiem, nie sprawdziłem czy... Na pewno z kropiców spoko będzie się opłacało lutować, bo... Halo? Halo? Dobra, jest teraz topielec. Okej, topielca to widzę, że jest lepiej wziąć i tak bić jak biliśmy. Kurwa. Ciężko. No dobra, czyli mimo, że mam dobry łuk, i tak nie za dużo robię tym topielcom. G to chyba i tak będzie się bardziej opłacało wręcz bić. Dobra, damy radę. Na gobliny będzie spokojne. No, takie mniejsze te potwory, to ten łuk spoko, nie? No bo teraz będą już schodzić na hita, dopóki się nie nauczymy gdzieś obsługi w ogóle. Czegokolwiek. O, ty, patrzcie to. Pada. Nie zauważyłem tego wcześniej. I patrzcie to. Obrażenia są troszkę mniejsze, ale mamy premię do walki bronią jednoręczną. I zasięgowo jest lepiej. Czyli zajebiście. O, no i schodzą na hita. Potem będzie schodził na dwa hity. Okej, zajebiście. Kurde bela, no. Mega spoko. Okej. Elo. Tak się można bić, kurde, z tymi goblinsami. Tak się można bić, dobra. Okej, no właśnie o tej szpadzie też myślałem, znaczy o mieczu, nie wiadomo nazywa. A da, to już też zlutowałem. Kryształ? Widzicie? To strzały, złoto, leśna jagoda. Cała krystaliczna, zielony kryształ. Brzmi jakby to było potrzebne do jakiegoś zadania później, nie? Zamknijmy potiona. Dobra, można by się nauczyć potem tej alchemii, żeby te potiony w ogóle sobie ważyć. Ale dobra, zobaczmy co tutaj się dzieje. Nic tu nie ma. Okej. Cały czerwony kryształ. Skórzany mieszek, żółty kryształ, okej. Niebieski, zielony, okej. Żółty. Hurtowej ilości. To wszystko jest tak naprawdę. No, ten wilczyk, ja mówię, 5 obrażeń więcej, ale... Wydaje mi się, że bardziej się będzie opłacało mieć też szpadę, nie?
Zobaczymy zresztą. A tutaj mamy tego topielca. Damy spokój z tym topielcem. Na razie. Na razie sobie damy spokój. A tu mamy tak, dwa ścierwojady dziadowskie. Elo. No i super. I tak teraz się mogę bić, kurde, a nie jak jakiś cymbał. Łykamy potiona. I trzeba się tu zająć teraz tak. Kopijce jest topielec po drugiej stronie. Oczywiście, o, srebrne naczynie, bagienne ziele, spoko. Tylko ja bym tutaj spróbował. Z bryły lodu jakby mu pierdolnąć? Dobra, siemano. Dobra. Okej. Okay. Pewnie mógłbym to wykorzystać na jakiegoś lepszego przeciwnika, ale... Tak szczerze, to chciałem się dostać tutaj. O, i to był dobry pomysł, no bo tutaj jest bardzo dużo tego bagiennego ziela. Tam jest jakiś wilczur, zajebiście, dobra. I dobrą decyzję podjąłem. Tam na górze są pierwojady. W ogóle nie wychodzę poza ten teren, taki powostartowy nadal, ale... Chciałbym tu wymaksować, bo ja nie wiem, no bo w takich modyfikacjach chyba najlepiej jest maksować. W ogóle najlepiej jest w Gothicu maksować, nie? Ten rewir cały, co tu się dzieje, nie? Mano. No dalej. Pyk. Jeszcze jest jakiś jeden kretosiur. Halo? Zajebiście. Dobra, ogólnie to... Goblinich jagód to jest bardzo dużo, widzę. Okej, okay, no jakoś tu mi się wydaje, że damy radę, nie? Tu ciemne grzybcony. Tu też. A tak, żebyśmy się mieli czym leczyć, też poza... Poza wpieprzaniem potek, bo zostały dwie. Potki są spoko, bo są szybsze po prostu, nie? Są lepsze tak odcinkowo, nie? A tak ogólnie to obojętnie czym się leczymy, nie? A to szumienie trochę denerwuje, to jeszcze jest jakiś jaszczur. Niestety, ale jaszczury są chyba za mocne dla nas. No. Jak sobie przejdziemy tędy, to nas nie powinien żaden dorwać. Wolne bestie. Topielec, zobaczcie, dużo tego toataista tutaj jest. Jest jeszcze jaszczur. Okej. Okay. Ona nic tu nie ma. Ja tu chciałem zobaczyć tylko. Coś jest, patrzcie. Dobra. Wejdziemy tu. Dobra, zajebiście. A i tak, kurwa, chrząszczy nie zabijamy na hita. Pancerne chrząszcze tu mają na tej Arkonie. Prawo, 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 prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 4, 5, 6, okej. Okay. Tworzenie szkieletu, przyzwanie demona. No fajne, macie zaklęcia tutaj na początek. Ja do czego nam się to może przydać później. Demona to bym przyzwał, żeby te jaszczurki pozabijać. A tak serio to nie wiem w sumie do czego może być to potrzebne potem. Będą aż tak ciężcy rywale, czy... Czy co?
Czy my będziemy tacy słabi? Większość gierki? No dalej. Dobra, olejemy te kropice. To się głównie liczy exp, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam jest jeszcze ta. Skinia jakaś. Raz, dwa. Kurwa. No nie, no ty chuju jebany. Ja pierdolę. Aha, bo ja tutaj jestem. No dobra, spoko. Dobra, daliśmy radę. Okej, chociaż wytrychów nie stracę z drugiej strony, nie? No, no, no. Dobra, zajebiście. Głupie, kurwa, gówno. No, wpierdalajmy te grzybsony. I idziemy dalej, nie? Mówię, to cały odcinek będzie polegał na tym, w ogóle zapomniałem wejść do tej jaskini. Zobaczyć, co tu się dzieje. Tam jest tak, wolna bestia. Ten. Ja mam ziomki. Ort, Lunak. Cześć. Hey, you. Beat it. Mm-hmm. This isn't a playground, boy. Get lost. Okej, super. Co tu leży? Łuk wierzbowy? No właśnie, tak myślałem. No to dobra, to chodźmy stąd w takim razie. Tu nie powinno nas być. Okej. Okay. Gra nie do końca nagradza za exploring. Można zaeksplorować, ale nie daje to aż tyle. Z drugiej strony, no... Tutaj jesteśmy w dość dobrej sytuacji, bo... Kurwa, no niesamowite są te chrząszcze. Chrząszcze z tytanu, nie? Słyszałem, że te karaluchy są tak wytrzymałe, że... Bombę atomową przeżyją, ale żeby kurwa chrząszcze moją szpadę przeżyły, na to się nie spotkałem jeszcze. Przeczytałem, że mamy 30 siły, nie? Tak. Liczyłem, że to są ci nauczyciele ogólnie. No fajnie. Fajnie, zajebiście jest, nie? No możesz kurwa namierzyć go. Pierdolę. A, wpierdalaj. To za bzdura jest w ogóle z tą walką tutaj. W tym gotiku czasami to jest hit, nie? I się ludzie dziwią, że ja lubię w trójkę grać, nie? Jak tam chociaż trafiasz z tej broni. Ciekawe, jak to zrobią w remake'u. Okej. Dobra, te wolne bestie się nawet chyba łatwiej zabija. Wręcz niż dystansu. Dobra. Cześć, panie wilku. Elo. O kurwa. Dobra. No zapraszam. Kurwa. No, dziękuję. No dobra. Co tu nam jeszcze brakuje, żeby te ścierwojady pozabijać? Będziemy mieli w miarę wolną ścieżkę tam dalej. Dobra, to się zajmijmy nimi, nie? Okej. Okay. Chodźcie się kimnąć.
To jest gdzieś patelnia? Bo piec? Nie, ale to jest pierścień, patrzcie to. A nie podniosłem go wcześniej? Pierścień zręczności, wow. Mogłem się nie uczyć aż tylu punktów, no ale dobra, trudno. Zmienimy się do rana. Zawsze jakieś większe obrażenia będziemy zadawać. Pierścień będzie można sprzedać przy okazji. Właśnie to zwiększa nam obrażenia, czy nie zwiększa? Zwiększa. I dobrze, że się nauczyłem. Okej. Czyli mamy, moi drodzy, teraz na hita ścierwojady z łuku. Czyli już jest spoko, nie? No kurwa mać, no. Wow, brawo. Ale mnie to wkurwia, nie? Po prostu, że... Gdzie ten jaszczur? Tam daleko, dobra. Nie wiem, no... Co do tego, że jestem w stanie coś teoretycznie ściągnąć na hita, jeżeli... Ja mam tylko 5 z tych ziół bagiennych. A nie, czy ta gra jest liniowa, czy... Ten mod jest liniowy. Ja powinienem na przykład teraz pobiec sobie. I załatwić to bagienne ziele. Czy jak? To raczej będziemy tu jeszcze wracali. Mi się wydaje przynajmniej. Że powinno być. Dobra. Okej, elo. Dobra, mamy miecz. No, mamy też wyjebkę. No to jest jaszczur, dobra, to my go olewamy. No powiem tak, nie jest łatwo. Bo nam nadal brakuje tego ziela. Bagnistego. A przebiegnijmy tu obok. Na razie. Tamten nas nie goni. Może wilki nas zaczną właśnie gonić. Okay. Ja pierdolę, no. On tak blisko jest, nie? Tylko to piel całe trzeba było skasować. Mam jakiś czar? Ognista szczała, no zobaczymy. No może tą ognistą szczałą, jak mu ujebniemy, to będzie git. Nie no, bo on jest do zabicia, nie? Tylko... Trzeba za dużo kombinować. No chodź tu. O, no dobra. Gówno, a nie dobra. No szkurwa, co za zjebana gra, no. Dobra, pierdolę, nie chcę mi się łazić za tym ziołem. No przecież nie jestem w stanie. Nie mam... Jakby jeszcze był ktoś, kto mnie może nauczyć, kurwa... O. Nie, to są pasty, okej. Jakby był ktoś, kto mnie może nauczyć... Posługiwałem się tą bronią jednoręczną, to było zajebiście, bo bym sobie testował raczej też tymi krytami głównie. Tam mamy jakieś miasto. No patrzcie to, nie? Nie wiem, czy to jak duża jest ta wyspa w ogóle, nie? Tam mamy ścierwojady i ścierwojady preriowe. A, zobaczmy. Kurwa, no. A, preriowy schodzi na dwa strzały, więc spoko.
Na razie. No bo już mi się kończą te strzały, więc jakby siłą rzeczy zara będzie lipa. Okej. Okay. Na razie. Nie chce mi się teraz żreć, zaraz się tu kimnę. Siema. Where do you think you're going? I want to see the lighthouse. You seem to be a newcomer, although I can't imagine where you're coming from. You probably don't know how things work here, so let me introduce you to the rules. This is a base of militia, the Royal Militia. Causing trouble here carries the same consequences as in any other city on the mainland, get it? So can I go inside? You can go in, but remember that breaking any rule is harshly punished here. No dobra, moi drodzy. Pierwszy odcinek to myślę taki 50-minutowy, ale ja bym raczej trzymał się tych 40, więc... latarnie widzimy sobie w następnym odcinku, a za ten wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza, no i co? Widzimy się już w następnej Arkonie. Dwój przyzwania Golema. Trzymajcie się i cześć.